poranny gość radia zachód Krzysztof Bałuk Witam państwa Moim gościem jest Bigniew Kościk kandydat do sejmiku województwa lubuskiego Prawo i Sprawiedliwość Dzień dobry Dzień dobry panie w naszym regionie, dzień regionie dzień podobnie dzień jak państwa. i w innych miejscach w Polsce wznowiono rolnicze protesty czy komisarz Wojciechowski nie mógł przewidzieć konsekwencji prowadzonych prowadzenia takich dyrektyw w rolnictwie między Bogiem a prawdą pewno mógł przewidzieć. Myślę, że nie, nie tylko komisarz Wojciechowski został troszeczkę wciągnięty w taką narrację, że ten Zielony Ład jest lekiem na wszelkie zło. On twierdzi, okazuje, że to się, Okazuje się, że dzisiaj wszyscy mamy refleksję taką, że, że no nie jest to rzecz najkorzystniejsza. Mam taką teorię spiskową, że niestety dzisiejszą Unią zawadnęły takie środowiska, to będzie ostre słowo, ekoterrorystów, którzy nas po prostu. E, tym zielonym ładem na swój sposób chcą wykończyć. Co chwilę wracała, pamięta pan dyskusja koniec kotletu schabowego, będziemy jedli, prawda, ro, robaki jakieś. E, a dzisiaj ci najbardziej zainteresowani rolnicy powiedzieli to, już dalej się po prostu z tym nie da. Jechać, ja się urodziłem w ogóle na wsi, mam sporo znajomych i, i powiem panu, że te rozstrzygnięcia, które dzisiaj, którym podlega, Rolnik, który ma być fachowcem w produkcji zboża, prawda, w chowie zwierząt i, i tak dalej, on staje się powoli biurokratą, który ma ogromną ilość papierów, którego. Proces produkcji, a jest fachowcem, zaczynają ingerować najprzeróżniejsze instytucje, które mu nakazują, co ma robić, kiedy ma robić no, to, i tak dalej. I to jest ten... problem. Proszę? Z tym jest problem. Z tym jest mm -hmm. bardzo duży problem, i, i, i dzisiaj no wszyscy się solidaryzują z, z, jakby z postawą rolników, z, z ich protestami. Ostatnio Sejm wydał też stanowisko w tym zakresie, podobnie jak Rada Miasta W Zielonej Górce, myślę, że to takie musi być non possumus, dalej już po prostu nie można ustąpić, Wracając. nie chciałby pan mieć ugorowany kawałek swojej na przykład nieruchomości, bo, bo jakiś eurokrata w Brukseli sobie to, to wymyśli. wymyślił, wie pan, panie, jeszcze, jeszcze dorzucę do tego jedną, jedną tezę, ta polityka zeroemisyjności, to, to, to jest nabijanie nas butelkę, bo przecież my doskonale wiemy, że Europa produkuje tylko parę procent Co gazu. wcale nie znaczy, że nie chciałbym stać koło samochodu, który dymi mi prosto w okno na przykład. Nie? E, tak, ale realizujemy dzisiaj ponoć liberalny model państwa i Unii Europejskiej. I ja też nie chciałbym sytuacji takiej, gdzie ktoś a priori z góry mówi, że. Pokazuje koniec... mi to czy inne. Tak, że masz jeździć takim samochodem, nie takim. Prawda? Ale wracając I... do naszego już sejmiku, siłą partii, siłę partii poznamy po zdolności koalicyjnej. Co powoduje, że zawieranie koalicji pisma z tym problem? Tylko będzie pan punktował cały czas? Nas. Nie, no dobrze, nie dobrze, ale okej, okay, w porządku. Panie redaktorze. Tak, wracając trochę do przeszłości, oczywiście nie jesteśmy bez winy. Popełniliśmy różnego rodzaju gafy, mniejsze, większe i tak dalej. Ja uważam, że jedną z nich była taka pewność niektórych decydentów, że damy sobie radę w każdej sytuacji, posiadając bezwzględną ilość mandatów, szczególnie mówię o, o, o parlamencie. No, raz czy drugi mogą nam się udać. Teraz nam się to nie udało, mimo świetnego wyniku, najwyższej, prawda? Ilości no właśnie mówię o tej zdolności koalicyjnej. No właśnie, no gdzieś tam zaniedbaliśmy. No, w sejmiku? Zaniedbaliśmy kwestię budowania sobie potencjalnych koalicji. W Sejmiku jest chyba na swój sposób bardzo podobnie, dlatego że, panie redaktorze. Sejmiki są mimo wszystko jakimś odzwierciedleniem tego, co się dzieje w tak, 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 więc nie sądzę, żeby parę miesięcy po, po wyborach były jakieś inne tendencje na dole. A Ale teraz... to też nie jest tak, że panie redaktorze tylko i wyłącznie wina leży po, po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Ta wina, do, do której w jakiś sposób przyznaje się. Wina leży także, według mnie, po, po, yy, ze strony yy, innych ugrupowań. Ja, między Bogiem a Prawdą, jestem przekonany, że dużo szybciej yy, mielibyśmy możliwości, chodzi o programowe, dogadanie się z PSL-em czy z trzecią drogą, niż ma to yy, platforma Obywatelska. No to, to dlaczego do tego nie dochodzi? A tym cały ambaras aby dwoje chciało naraz. Powiedziałem, że posypuję głowę popiołem, że jest w tym dużo naszej odpowiedzialności. Ale też myślę, że nasi potencjalni koalicjanci no w którymś momencie zweryfikują swoje, swoje wybory polityczne. No nie można cały czas jechać na takim dopalaczu antypisowskim. Za, za chwilę ktoś się nazwał trzecią drogą, trzecią drogą. To nie drogą, którą jak kiedyś to porzekadło, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, to dzisiaj trzeciej drogi każda droga prowadzi do Platformy. Ale w powieści. Zielonej Górze na przykład była koalicja Prawa i Sprawiedliwości z, z panem prezydentem Januszem Kubickim. No a, teraz, a teraz stawiacie swojego kandydata. Nie, u, 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 używa pan była koalicja. No to proszę podać przykład, że była koalicja, że coś jest sformalizowano. No no nie, było... nie jest formalna oczywiście. Nie, nie. Mhm. no była to współpraca. Po to też, żeby. Wie pan co, panie redaktorze? To, to nie jest tak, bo ja wiem, że media to kupują, że, że, że jest w kraju potężna wojna polityczna, prawda? Że, 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 że my się tylko tymi maczugami, mówiąc tak, no, tak na, naparzamy i tak dalej. 99% uchwał, choćby w naszym sejmiku, przechodzi jednomyślnie. Nie nie ma z tym problemu. Umiemy współpracować, umiemy jako opozycja w sejmiku współpracować, jeśli trzeba i uznajemy to za celowe i korzystne dla społeczeństwa z, z zarządem województwa lubuskiego, obcego nam politycznie. I, I to samo się działo w Radzie Miasta. Jeżeli były propozycje korzystne, no to klub radnych PiSu głosował tak jak głosowali to radni pana prezydenta Kubickiego. Żadnej koalicji formalnej nie było. A jeżeli chodzi o ten podział, bo nie tylko partyjny jest podział, podział w naszym regionie jest podział także geograficzny. Pojawia się do naszej milku taki podział południe północ. Tak, ale on kiedyś był bardziej wyrazisty. Kiedyś nawet i to nie pamiętam, kto był autorem takiego określenia była swoista partia Gorzów i partia Zielona Góra. Nie, bardzo często przy, przywiązuje, czy, czy, czy w jakiś sposób łączą z takim szowinizmem zielonogórskim, na pewno jestem patriotą zielonogórskim. Dzisiaj to już jest mniej no zauważane. to jak ja słyszę wśród po... kandydatów właśnie tego typu stwierdzenia. Wie pan, no, nieraz liczymy, ile tych informacji z Zielonej Góry. No takie w radiu, ile w Gorzowie, <laughs> Prawda, ile w telewizji, jest i Newsów z Gorzowa, ile z południowej części. Tak, no myślę, że to jest. Ale też fajna specyfika tego województwa. Jeżeli Będziemy budować przyszłość tego naszego regionu na zdrowej rywalizacji między Gorzowem i, i Zieloną Górą, to myślę, że to jest fajne. No, nie, nie mamy sytuacji takiej, jak nie wiem, województwo dolnośląskie Wrocław może karty rozdawać i, i tak ich za nic nie będzie rozliczał. My mamy tutaj mimo wszystko. To, no, to może i to... dobrze, że mamy takiego kontrolera z jednej no, z drugiej bardzo strony. Dobrze. Tak? Wie pan, no wy macie uniwersytet, a wy nie macie, więc my też będziemy dążyć. Sam kierunek. Jest ok, słuszny, no, nie można tutaj jakby e, za, za, teraz zaprzeczać, a w końcu z... będziemy mieli też prawdziwe pana... derby żużla. Tak jest, teraz pora z pana podwórka. Od września, od, nowy... do, od nowego roku szkolnego uczniowie ósmych klas poznają zasady składania <laughs> i rozkładania broni. Z kolei młodzież ze szkół średnich uczyć się ma strzelać. Do szkół wprowadzane będą treści dotyczące reagowania w sytuacji zagrożenia wojną i zasady pierwszej pomocy w przypadku właśnie tego działania. To dobre rozwiązanie? Rewelacyjne. Tylko poznamy to w praniu, na, na ile uda się to wdrożyć. Wspominaliśmy przed audycją, że. Mniej więcej z tego samego okresu. Wspominamy nasze czasy, kiedy chodziliśmy do liceum, i to nie było, prawda, nic nadzwyczajnego, że ja strzelałem wtedy z wiatrówki. Pan, z tego co pamiętam, z KBS-u, prawda. Uczono nas takich zachowań i tak dalej. Ale będzie miał kto uczyć na przykład, będą, będą wyposażenie. No, no właśnie, czy, czy to nie jest hasło takie fajne. Ale jednak mimo wszystko nierealne, jakby do realizacji w dzisiejszych szkołach, to, to mam, mam wątpliwości. ta pan, ustawa to postawa ponad podziałami, fajnie, bo to tworzył. Fajnie powiedzieć, chodził pan do, do szkoły średniej, był stomatolog w szkole? Był. Tak jest. Ja też, prawda? I dzisiaj można fajnie rzucić hasło: powrót stomatologów do szkół. No, no i co z tego? No, Niech nie, nie oni się zjawią. Przepraszam za taki sceptycyzm. Zważywszy dzisiaj, pierwszy dzień wiosny, powinniśmy trochę więcej optymizmu mieć sobie. Ale ja już się na niejednym, że tak z, programie, który z Warszawy spływał, zawiodłem, że jak przychodziło co do czego, to okazało się, że to jest swoista wydmuszka. Na pewno żyjemy w takich Ciężkich czasach, które te umiejętności, o których Pan powiedział, są kluczowe, istotne po prostu. Dzisiaj dzień Wagarowicza? <grymne> Pyta Pan dyrektora szkoły. Ale chcę Panu Państwu powiedzieć, że młodzież jest dzisiaj taka sama kochana, jak my byliśmy w latach, kiedy chodziliśmy do szkół średnich. Był wtedy dzień Wagarowicza? Oczywiście. Od pani, no, nie, nie, nie sądzę, że pan tu nie zachęca, będzie... żeby dyrektor powie szkoły, że dzisiaj Dzień Magarowicza i przypominamy łaskawie. <głosłusza> dziękuję bardzo. Zbigniew Kości, kandydat do sejmiku województwa Lubuskiego, Prawo i Sprawiedliwość, był naszym gościem. Dziękuję, panie dyrektorze. Dziękuję państwu. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.